bohaterem, którego kreuję, jest Christopher Boone, 15-letni chłopak, mieszkający w Anglii. I jakby tym, czym się charakteryzuje mój bohater, jest to, że posiada pewne cechy, których inni ludzie nie mają. I jest ogołocony raczej z poznawania ludzkich emocji, ma z tym problem. Natomiast ma inne właściwości, które bardzo dobrze działają na innych ludzi, w tym sensie, że jest szczery, jest prawdziwy od samego początku do samego końca. I myślę, że to pomaga ludziom, z którymi ma styczność, na przykład się oczyścić albo spojrzeć w głąb siebie. Jest takim zwierciadłem, w którym można się przejrzeć. Ciężka praca nad jakby stworzeniem tej postaci, ponieważ no, jest to 15-latek, ja nie mam 15 lat, więc to była taka pierwsza trudność. Drugą trudnością jest to, że działamy na takiej mniejszej przestrzeni niż jakby no, duża scena, ponieważ mamy układ, wszystko się dzieje na scenie i to jest bardzo zawężone. Jestem cały czas na scenie, więc no, jest fajne wyzwanie, bo mam bardzo bliski kontakt z widownią i to też może być ciekawe, bo ludzie mogą różnie reagować na pewne zjawiska. No, spektakl jest dla widza każdego, w tym sensie, że nie jest to ani teatr edukacyjny, ani teatr, żeby coś na siłę pokazać, komuś dopchnąć kolanem. Nie, to jest dla kogoś, kto chciałby się zatrzymać na chwilę, spotkać z tym Christopherem, zobaczyć, co on ma w środku i być może uda się temu komuś, kto zobaczy ten spektakl, odpowiedzieć na pewne pytania, których nigdy na przykład nie zadawał sobie w życiu, a teraz ma okazję, żeby się nad tym zatrzymać, pochylić i pomyśleć. No tak, jest to mój debiut jako aktora, więc no, jestem zestresowany na pewno, ale wydaje mi się, że jakbym nie był zestresowany, to bym tego nie robił, co robię, czyli jakby nie wychodziłbym na scenę. No zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że to, co włożyłem w ten projekt, czyli jakby całe serducho na pewno i całego siebie, jestem naprawdę potwornie zmęczony po tych próbach, ale robię to z radochą, totalną radochą. Myślę, że będzie to widoczne. Także zapraszam na spektakl Dziwny przypadek psa nocną porą. Premiera 23 marca o godzinie 19 na dużej scenie Teatru imienia Bogusławskiego w Kaliszu. Gramy kolejne spektakle 24 w niedzielę, 27 w środę, 28 w czwartek i 29 w piątek. Zapraszam serdecznie, przyjdźcie, zobaczcie, jak mój niesamowity bohater zmaga się z codziennymi sytuacjami. Dzięki.